Witamy w hodowli Komór Team. Bartek i Przemek Komór. Dziś w hodowli naszej gościmy firmę Roomfleet. Co, może pokrótce opowiemy coś tam o hodowli, jak to u nas się zaczęło, jak to wszystko wygląda. Hodowlę zaczęliśmy w roku 2018. W sumie to zaczęło się wszystko od... W 17 powiedzmy, no ale w 18 roku zapisaliśmy się do oddziału 0496 Wielki Wschód. Teraz oddział nazywa się 0496 Sulmierzyce. W tym roku wiosną zmieniliśmy nazwę. No i co, od 2018 lotujemy, w 2018 na młode zaczęliśmy lotować tutaj u nas w oddziale. Jakieś tam pierwsze sukcesy, pierwsze próby gdzieś tam atakowania podium. No i tak się kręci to wszystko. Na tą chwilę lotujemy totalnym wdowieństwem. Nie są gołęby parowane na wiosnę. Po prostu od wiosny, jak zaczynamy treningi, są rozdzielone, bo są całą zimę są razem. Na wiosnę, jak je rozdzielamy, no to zaczynamy tam obloty, treningi i tak dalej i do końca sezonu tak to wygląda. Gołębie widzą się tylko po locie, czyli no w niedzielę, bądź tam w poniedziałek, bądź w sobotę, w zależności jak lot tam wychodzi, ale tak w tygodniu się nie są, nie widzą się w ogóle. Do tej pory tam jakieś sukcesy, może no w oddziale, no to tam nie było coś tam jakieś na spokojnie wszystko. Najlepsze sukcesy, no to chyba w zeszłym roku w okręgu zdobyliśmy mistrza okręgu w kategorii roczne, drugiego wicemistrza okręgu w kategorii A. W tym roku troszkę to tam tak słabiej te kategorie się zamykają, bo no niby pozamykane kategorie, ale gdzieś tam na razie wysoko jeszcze, także nie ma się czym chwalić. To może kilka słów powiemy o tym, jak to u nas wygląda przygotowanie do sezonu lotowego. No ogólnie przygotowanie do sezonu lotowego to zaczyna się w momencie końca tego sezonu, powiedzmy. Kończymy sezon lotowy po jakimś tam tygodniu, gołębie są szczepione mykosalmowirem, no i odchowują młode sobie wtedy po sezonie lotowym, są parowane i odchowują sobie młode gołębie, nie? I później całą zimę są razem, już nie są rozłączane, całą zimę są razem. Wiosną znowu jak zaczynamy treningi, jakieś tam obloty początkiem, no to wtedy są gołębie rozparowywane i już samce, samice są osobne. Już cały sezon, tak do końca sezonu tak jest, że nie widzą się tylko po locie. No co, z suplementacji, suplementujemy gołębie produktami z Roomfleeta. Może takie powiem, jakieś najbardziej takie preparaty, które najbardziej stosujemy. Carni Speed, na pewno Avidres, na pewno Usnegano. Avidres, Usnegano to na pewno tam w rozpłodzie i dla młodych. Dla lotników no to Carni Speed, Energy Oil, Blitzform, co tu jest, Morgold, no to po locie, Immunobooster, K plus K Protein, no to są też preparaty, które tam po locie najczęściej dostają. Rotosal, to też tam bomba energetyczna, to jest wtedy Rotosal, Carni Speed, betaminu nie przyniosłem jeszcze. Betamin, Carni Speed, Rotosal, MUM. To są takie, to jest Entrobac, fajny produkt. Co tutaj mam jeszcze? Aero 200, no to też jest proszek kondycyjny, to jest też podawane w przygotowaniu MUM, no to wiadomo, do wody idzie po locie po locie w środę i w piątek. Tu mamy Oregano Shaft chyba, tak? Oregano Shaft. To jest podawane w zależności tam albo w poniedziałek, środa, albo wtorek, w zależności czy mamy lot 500 czy 300. Na 500 podajemy poniedziałek, środa, a jak jest 300 podajemy we wtorek. A znowu z Energy Oilem Oregano Shaft się wymienia, albo dwa razy Energy Oil, raz Oregano Shaft, albo dwa razy Oregano Shaft, raz Energy Oil.
tak to jest. No te produkty stosujemy cały sezon lotowy, od początku sezonu, przed sezonem w sumie wchodzimy z suplementacją już tak, jak te obloty nabierają tempa, to coraz więcej. Już wtedy zaczynamy suplementację. Tak, wtedy suplementacja się zaczyna, także tam powiedzmy te miesiąc przed pierwszym lotem już praktycznie są gęby na pełnej suplementacji. Na końcu wiadomo, na końcu wchodzimy z energetykami, czyli Carni Speed, Aero 200, Rotosa, to są takie ostatnie produkty, które wprowadzamy. A jeszcze Magne Pro nie widzę. Nie przyniosłem Magne Pro, się skończyło i nie dołożyłem jeszcze nowego. Także Magne Pro też początkiem sezonu, to jest Magne Pro i betamin jest podawane, żeby te mięśnie tam jakoś zabezpieczyć przed zrywaniem, przy rozlatywaniu. No a później stosunkowo coraz więcej tych produktów, także że powiedzmy na ten miesiąc, na 3 tygodnie przed lotami jesteśmy już w pełnej suplementacji. Gęby już są w pełnym ogniu, że tak powiem. No. A czy są, czy nie są, to później weryfikuje lista. Od pierwszego lotu staramy się lecieć mocno. W tym roku troszeczkę to tam te pierwsze 2 loty wyszły fajnie w miarę. Kolejne dwa były słabsze troszeczkę, ale później udało się to wszystko jakoś tam ogarnąć, to znaczy ogarnąć. No, w sumie nic żeśmy w hodowli nie zmienili, po prostu wszystko się toczyło. Musicie tak na prostą po prostu. Gołębie gdzieś tam nie mogły, czy nie pasowało im to coś tam po prostu dwa loty mieliśmy w miarę, 2 loty były słabsze kolejne i od 5. lotu znowu żeśmy zaczęli fajnie odbijać. Cały czas gdzieś tam w tej czołówce, no udaje się tam jedynki jakieś złapać też gdzieś tam troszkę dalej, ale cały czas gdzieś tam w czołówce jesteśmy. Na tą chwilę jesteśmy po 9. locie, w oddziale gdzieś tam na 3., 4. miejscu. Plasujemy się, ogólnie kategorie pozamykane, a jakoś słabo w tym roku może te kategorie pozamykane, ale są, może coś tam się uda jeszcze poprawić, jeszcze zostały 2 loty, czy 1 lot? Jeden lot do A kategorii i do B. Jeżeli chodzi o karmienie, wzorujemy się tutaj na hodowli Bartka Morela, hodowli Morel Team, którą serdecznie pozdrawiamy. Karmimy mieszankami Morel Team. Nic, w sumie do tej mieszanki, którą kupujemy, dosypujemy tylko orzeszki ziemne, no i suplementy, które tam podajemy w sezonie lotowym. Całe treningi, obloty zaczynają się wszystko wiosną, w sezonie lotowym już nie wywozimy. Gołębie dorosłe są wywożone 4, 5, 6 może razy, w zależności wszystko jak sezon pozwoli, jak te pogody tam, bo staramy się wywozić gołębie na te treningi, żeby to było dla gołębi przyjemne, żeby to nie była jakaś tam walka o przetrwanie, tylko żeby to było gołębiom, żeby się kojarzyło trening, czyli lot, z czymś przyjemnym, fajnym, że po prostu wylatują z klatek, lecą, cyk, są w domu, widzą się z samiczkami. Tak staramy się to robić, czyli te treningi nie są w jakimś tam pogody takie, jak to się mówi, z zapytaniem, czy one sobie dadzą radę, czy nie. Tam wiadomo, że nie jest to tam idealnie, że musi być słoneczko, temperatura 23,5 stopnia, tylko po prostu optymalne te warunki, żeby były, żeby to nie było jakieś tam zachmurzenie całkowite i te gołębie jak wylecą, to żeby one leciały do domu, a nie walczyły o jakiś tam kierunek, złapanie i tak dalej. Jeżeli chodzi o karmienie jeszcze, to gołębie w sezonie lotowym są karmione 3 razy, wszystkie suplementy, które podajemy, podajemy rano na karmę, później o godzinie tam 12-13 karma i woda są wymieniane na czyste i wieczorem po oblocie znowu są zmieniane na czyste. Wieczorem po oblocie codziennie jest gołębik sprzikiwany BioAirFreshem, leży tutaj w gołębiku, też nie przyniosłem. BioAirFreshem jest spryskiwany, fajny, miły zapach, tak dla nas, tak i dla gołębi pewnie. No co jeszcze, no skarmienia, tutaj suplementacji tyle może. A, wywózki, jakieś wywózki już w sezonie lotowym nie robimy, w
sezonie lodowym już gołębie tylko koło domu. Tylko jadą na lot. Tak. I koło domu trenują. No i koło domu trenują. A już żadnych wywózek już nie robimy. Może teraz coś powiemy tam o gołębiach rozpłodowych, bo tu się w ostatnim czasie dużo zadziało. Kto, kto nas tam śledzi gdzieś tam, to na pewno wie. W zeszłym roku cały rozpód wymieniliśmy na gołębie z hodowli Morel Team. Od Bartka przywieźliśmy, jest na tą chwilę, to znaczy już tam wcześniej jakieś kilka par było. Przywieźliśmy 10 par, takich tylko na pewno topowych u Bartka, które tam u niego najlepiej się sprawują. Jest syn Donkere 15, syn Lagrange'a, córka Panamery, wnuki Hobena, tak. Witekopka, syn, córka 1944, no jest, no tam z Iwo są 313, 981. Tak, właśnie 91. No są te najlepsze topy. Bartka przywieźliśmy tutaj do nas. W tym roku są pierwsze młode uchowane w 100% po tych gołębi. I tutaj no są tam na wolierze. Siedzą sobie. Będziemy w tym roku dopiero pierwszy raz tak lotować mocno tymi gołębiami. Zobaczymy co ta zmiana przyniesie. Co przyniesie, bo w gębniku młodych nie ma innych gołębi poza tymi, które zostały tutaj wyhodowane i to są tylko wyhodowane z gołębi właśnie od Bartka Morela, nie ma nic innego. 100% w gębniku rozpłodowym, 100% Morel. Parowanie gołębi, to no samiśmy tam siedzieli po prostu, bo tak jak wiadomo, do lotu bardziej gołębie skrzyżówki się sprawdzają. Tak też żeśmy rozłożyli w salonie wszystkie te rodowody i żeśmy parowali i żeśmy układali je, tak powiem, parowanie na kartce. Nie, raczej nie zwracam tam uwagi na to, jaki gołąbierz, czy jest oko takie, z takim musi być i tak dalej. Po prostu to parowanie musi być jak najbardziej w krzyżówce. Czasem zdarza się tam, że gołębie są naprawdę dwa duże gołębie jakieś, no to próbuję to jakoś tam rozdzielić, ale na oko nie zwracam całkowicie nie zwracam uwagi. Być może jest, ma to znaczenie, aczkolwiek no ja się na tych oczach nie znam. Nie chcę tu jakoś kombinować i po prostu nie zwracam na to uwagi. No, a jakby to było, gdyby na to patrzył, no to trzeba by było. Może kiedyś, jak bardziej już, że tak powiem, będziemy doświadczeni w tej hodowli, to spróbujemy też zwracać na to uwagę. Na tą chwilę po prostu parujemy na kartce i tak ma to być. W momencie mówię, no jeżeli dwa gołębie gdzieś tam jakieś duże, bardzo duże, czy bardzo małe, no to wtedy to jakoś próbujemy tam gdzieś przeparować, ale ogólnie to jest parowanie na kartce. Jeżeli chodzi o zmiany w hodowli, jakie żeśmy tam zrobili, chodzi o gołębie, o suplementację, to może opowiem, bo to pewnie tam niektórych cały czas to jakoś tam ciekawi. W 2020 roku bodajże to było zimą. Wybraliśmy się na odwiedziny do Bartka Morela, do hodowli. No i od tamtej pory gdzieś tam cały czas ta hodowla nam bardzo się spodobała. Wszystko. No Bartek tak raczej stara się to robić, żeby to wszystko było prosto. Efekt, żeby był odpowiedni, a żeby nie było jakoś tam bardzo czary-mary przy tym wszystkim, jak to nieraz tam ludzie sobie w hodowlach wymyślają. I no mi się to bardzo spodobało, samo to karmienie. Jest worek, jest karma, nabiera się, sypie się do wiaderka, suplementy się daje i daje się gołębiom. Nie trzeba tam mieszać tych karm. Ja tam też nie jestem jakimś wybitnym specjalistą od tego, także no, dla mnie jakieś proste sposoby takie to są no idealne, bo nie trzeba kombinować. No i od tego czasu, kiedy tamśmy byli w 2020 roku u Bartka, kilka razy jeszcześmy tam odwiedzili tą hodowlę, później nabyliśmy jakieś gołębie i w roku 2022 właśnie pomysł taki wpadł mi do głowy, że może by wymienić cały rozpód, bo no, Bartek bardzo dobrze lotuje w oddziele, w rejonie, w Polsce. Dwóch olimpijczyków ma, Tora i Panamerę.
Także no, gdzieś tam cały czas pogoń za pogoń. Pogoń może w naśladowaniu tej hodowli, żeby gdzieś tam iść w górę, tak jak to Bartek czyni i no po prostu stwierdziliśmy, że potrzebny jest materiał. Po tam jakichś rozmowach, to też no nie było to tak, że po prostu pojechałem, Bartek chce tam 20 gołębi, weź mi uszykuj, tylko to jakieś tam rozmowy trwały troszeczkę wcześniej. No, udało się dojść do porozumienia. Współpraca, myślę, że układa nam się bardzo dobrze. Gołębie mamy w rozpłodzie, już przywieźliśmy najpierw samczyki, były wychowane młode po tych samczykach z naszymi samicami, tak żeby te samczyki, żeby one się tutaj zalęgły już, żeby to już były takie, jakby można powiedzieć... Żeby się zadomowiły przez zimę, żeby na wiosnę nie było problemu z tym, żeby po prostu nie mogły, nie miały problemu w braniu się w pary na wiosnę. Bo samice, no to wiadomo, się wezmą, ale samic na obcym jest ciężko. W większości to były gołębie, które wcześniej nie lęgły się jeszcze, nie miały jeszcze jajek. Także no, taka decyzja była. A później w listopadzie przywieźliśmy samiczki, no i od wiosny sparowane są 10 lutego bodajże, w tym roku byśmy sparowali gołębie. Mamy wyciągnięte dwa pełne lęgi z trzeciego lęgu, tam z tych wcześniejszych gołębi, które poszły do lotu, resztę zostaje już tam dla nas, coś musimy sobie tą bazę, tak powiem, powiększyć, bo 16 par tych gołębi jest i troszkę no, trzeci lęk, kurczę, ciężko wyciągnąć do lotu i podszczepić je, żeby czasowo po prostu wszystko, żeby się to zgrało i po prostu no, coś tam wyciągniemy dla siebie, a coś tam pewnie też jeszcze zostanie dla hodowców, gdyby ktoś był tam chętny. Co, w rozpłodzie suplementacji jakiejś tam cudownej nie ma, dostają cały czas awidrę z ustnegano, co tam 8-10 dni jest dwa razy betamin i raz gerwidwu. Teraz być może, to tak samo jest u młodych, jak młode odsadzamy ten sam system. Teraz u młodych już tam może wprowadzimy jakiś Morgold, immunobooster, entrobak. Powoli coś tam będziemy dawać, Magne Pro, bo już zaczynają latać. Także jakoś to tak to będzie wyglądać. No. I co, no tak pokrótce ta cała suplementacja i prowadzenie gołębi, tak to u nas wygląda. Gdyby ktoś tam chciał bardziej dokładniej, żebym wytłumaczył, to telefon tam pewnie gdzieś będzie podany. Zresztą łatwo jest znaleźć mój telefon gdzieś, czy na Facebooku, czy na Messengerze, gdzieś tam wysłać wiadomość. Na pewno się odezwę. A może co, no gołębniki, no tak jak widać, może przejdziemy do środka, pokażemy kilka gołąbków, czy z rozpłodu, czy też lotowych, to tam może teraz nie będziemy tam jakoś specjalnie straszyć, ale na pewno rozpłodowe i kilka młodych pokażemy, jak to u nas wygląda. No co, no tak to u nas wygląda też, tak tam u Bartka powiedzmy, bo to no wzorujemy się ogólnie na bardzo mocno na hodowli Morel Team, zmiana butów, obuwia i tak dalej, żeby to utrzymać jak najbardziej tą higienę. Kiedyś Bartek mi powiedział, że jak zaczniesz stosować kilka takich głównych właśnie sposobów, czy w nabywaniu gołębi, w odpowiednim czasie nabywaniu tych gołębi, czy też o tych butach zmianie wchodzenia, zobaczysz, o ile hodowla stanie się łatwiejsza i prostsza. Także no, odpukać od 2 lat nie jeździmy po weterynarzach, nie badamy gołębi. Te gołębie no, nie są chore jakieś, nie widać bynajmniej, żeby coś im tam dolegało, czy młodych, nie mamy tam jakiegoś dużego ogólnie praktycznie odpadu, bo tam wiadomo, coś tam zawsze jakieś kulawe czy krzywe się uchowa, ale no, ogólnie nie ma jakichś tam padnień czy dziwnych takich sytuacji. No. Może pokażemy tutaj kilka gołąbków z rozpłodu. Gołębnik rozpłodowy mamy też zrobiony tak jak na wzór, tak jak u Bartka, jest 4 boksy są, w każdym boksie jest po 6 cel. Na pewno ułatwia to dużo ułatwia to parowanie gołębi. Gołębie praktycznie jak się wpuszcza, to one się nie mylą, czy przeparowywanie później. Zabieram z jednego boksu do drugiego boksu, samice przekładam, zamieniam je i one od razu wskakują do swojej celi, bo te boksy są 4 i są wszystkie jednakowe, niczym się nie różnią, nie?
Także no, no, przy przeparowywaniu czy przy parowaniu bardzo wygodne to jest. No co tu jeszcze? No, karmienie dwa razy dziennie dostają gębie rozpłodowe. Do wody też, tak jak mówiłem wcześniej, już Avitres usnegano. Coś tam co jakiś czas jest Betamin Forte i Gervidwu podawany. Teraz już przy czwartym lęgu, no to jakieś tam suplementacje troszkę wprowadzimy, żeby te gębie troszkę wzmocnić, bo już czwarty lęk zaczynamy. Także coś tam na pewno, żeby ich nie wypompować tak mocno, bo jeszcze chcemy dwa lęgi na pewno jeszcze chcemy wypuścić. Może pokażemy gołąbka, to jest samiczka, córka pana Mary i Witty Barta, inbred, wnuczka na dziadka, tak. Na dziadka sparowane, młode w tym roku będą latać, zobaczymy jak tam będą się prezentować. Gąbki się w rozpłodzie już pierzą, co niektóre tam mają jeszcze 4-5 lotek do zrzucenia, także powolutku to idzie jakoś. No co jeszcze, może jeszcze jakiegoś pokażemy gołąbka innego. Kolejnym gołąbkiem, którego tu chcieliśmy pokazać, to jest wnuk Hobena 262. Nie za duży gołąbek, ale bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi tutaj, jak ja chodzę codziennie przy tych gołębiach, to tak można powiedzieć, że praktycznie wszystkie te gołębie znam ich charaktery. Niektóre są spokojne, niektóre tam mają jakieś swoje widzimisię. Ten akurat nie, to jest taki wojownik, a tak jak coś mu tam nie pasuje, to obskoczy wszystkie, na wszystkie cele chce wskakiwać, tam ze wszystkimi boje toczyć. Jak przeparowywałem tutaj samiczki, to nowy gołąb w tym, to on był jako pierwszy był tam przy tym gołębiu, żeby tam sprawdzić o co chodzi, gruchanie zaraz i pogoń za tym gołębiem. No pokaż skrzydło. O, tu gołąbek ma jeszcze 5-6 lotek do zrzucenia. Początek, że tak powiem, spierzenia, ale niektóre mają więcej. No tutaj jeszcze może pokażę jednego gołąbka, bo jest tych topów jest dość sporo. Co prawda jak na tą chwilę, to wszystkie te gołąbki dla mnie są jednakowe, one dopiero powiedzmy w przeciągu 2-3 lat będą musiały się zaprezentować tutaj. No co dają, co pokazują ich dzieci, nie? Na tą chwilę są topy, mają rodowody, a co będą pokazywać, które tam będą najlepsze, to będziemy w przyszłości to śledzić wszystko i pokazywać, nie? To jest na przykład pełny brat pana Mary. Samczyk z 18 roku. Tak. Takich, no takich gołębi jest kilkanaście tych topów. No ale to mówię, tak jak mówię, no te gołębie wszystko będą o swoją pozycję w gołębniku rozpłodowym będą walczyć. To nie jest tak, że one są i mają rodowody i tylko na tym opieramy się. Tylko no to początek jest wiadomo, no tyle możemy powiedzieć, że jest najlepszy, nie najlepszy, po prostu ma bardzo ciekawy, bardzo ciekawe, dobre pochodzenie, a co będzie sobą reprezentował, co jego dzieci, wnuki będą pokazywać, to już w przyszłych latach. No tutaj tak jak widać, może to karmienie też, no jest na full jest karmione, tej karmy leży i pod rusztem i w gołębniku. Nie wiem, no z początku jak przechodziłem na to pełne karmienie, to też troszkę tak było, szkoda tej karmy, bo no, sporo tej karmy się wysypuje, ale teraz na przykład mogę teraz pokazać. Teraz korzystam, moja hodowla kur. Gołąb, czwarty lęk ma, on jest pełny, nie widać tak, niespełny, nie jest tam jakiś chudy, żeby był wychudzony, w gołębie całą zimę. Cały rok są karmione dosyta. One nigdy nie są tam jakieś, wiadomo, przez zimę one są potężniejsze, bo się tam na zimę, że tak powiem, tłuszczyku troszkę złapią, ale przychodzi parowanie, tydzień czasu gonią się, powiedzmy te 5-10 dni gonią za sobą, to ta masa zjeżdża i one już do, jak siadają, znoszą jaja, to już są takie idealne. I tak cały sezon się tak, że tak powiem, trzymają, no nie są tam jakieś chuderlaki. Ja lubię duże gołębie, także to mi pasuje.
Tak to wygląda u samiczek. Karmienie, tak jak widać, koryto pełne. Pod rusztem to tak może nie widać tego, ale pod rusztem też tam dużo karmy leży. Samiczki siedzą sobie na siodełkach. Na tą chwilę tam ich już zostało ich 8. 9. 9 samiczek zostało. Tutaj tamta samiczka 77, 13 iskierka nasza w tym roku tutaj chyba bym powiedział, nie chyba tylko na pewno, no najlepsza samica na gojemniku. Fajne konkursy ma tam w czubie. Dwie jedynki chyba już ma na koncie. Już nie chcę teraz mówić, bo ostatnio tam już pokręciłem, to nie chcę tutaj z pamięci mówić, tak. Tu mamy samiczkę 77-13, iskierka nasza. Jest na tą chwilę najlepszy, a pod względem wydolności, bo komplet konkursów, 9 konkursów, 9 koszowań. Pierwsze lotko zrzuca dopiero. Samiczka ma tam na oddział, ma pierwszy, drugi, trzeci, siódmy. Wydaje się, no nie chcę tutaj też z głowy podawać, bo już mówię, tak kiedyś pokręciłem, tak. Nie chcę tam z głowy. Są konkursy, są do wglądu na stronie naszego oddziału, także nie ma problemu. Tak gołąbki lotowe wyglądają na tą chwilę. Dzisiaj co mam? Środę. Dopiero się będą pompować, nie? Ale tak to wygląda. Myślę, że całkiem ładnie w formie gołąbki są. Myślę, że tutaj dużą zasługę tego, gdzie jesteśmy, w jakim momencie jesteśmy tej hodowli, to jest na pewno Bartka. Współpraca jest na bardzo dobrym poziomie i na pewno suplementów, które podajemy, bo to, że podawać suplementy, to jest jedno, drugie jeszcze trzeba wiedzieć, jak je podawać. Bartek nam tutaj naświetlił może bardziej, jak podawać, a z Rumfrida czerpiemy te suplementy i no, dla nas w hodowli na pewno to dobrze wychodzi, bo w momencie, kiedyśmy zaczęli tą współpracę z Bartkiem i z Rumfridem, no bo to tak, że, tak powiem, jedno z drugim powiązane, no te nasze sukcesy jakieś tam, ta hodowla ruszyła z miejsca, poszło to od razu tak do przodu. Zeszły rok może troszeczkę słabszy był, jakieś tam te wyniki, aczkolwiek no nie jest źle, cały czas gdzieś tam pojawiamy się, czy w okręgu, czy w oddziele. Raz już się nam nawet udało w regionie piątym. Myślę, że w zeszłym roku też byśmy byli wysoko w regionie, bo tam było mistrz kategorii rocznych, ale region piąty w zeszłym roku, tak ciekawostka może, nie oceniał rocznych, tak wyszło. I no trudno, no pewnie bylibyśmy wysoko, ale nie było to oceniane, także trudno. Ale myślę, że co się odwlecze, to nie uciecze. Nasze 5 minut jeszcze przed nami, bo to dopiero początek. 6 lat lotujemy dopiero, także no. Często też pytania hodowcy zadają gdzieś tam, żeby podpowiedzieć, jak na maraton przygotowujemy. No, my te maratony to po prostu jakieś tam starsze gołębie, które bardziej doświadczone są, to dajemy, a gołębie lotujemy bardziej na dystansie tutaj, no 100-600 km. No tutaj dla mnie osobiście to jest sprint, czyli tam te 300 km powiedzmy, to mnie najbardziej kręci, tam te szybkie loty jakieś takie, to mnie najbardziej ciekawi. Wiadomo, no 500 też fajnie, jak gołąbek siada pierwszy na oddział, siódmy tam chyba na tą strefę, bo nie mamy rejonów, tylko strefy mamy. Gołębie startują całym okręgiem, ale mamy okręg podzielony na 3 strefy. No to też no cieszy. No, w zeszłym roku mieliśmy drugiego gołębia ze strefy. Z 500 też bardzo fajnie to wychodzi. No gdzieś tam po prostu no mało tych gołąbków jest jeszcze. No nie możemy tak się dochować, żeby była ilość jakaś większa troszeczkę. Żeby tych asów takich, tych pierwszych gołębi, które tam chcą walczyć o te pierwsze miejsca, żeby było można ich więcej gdzieś tam wyłuskać. Zawsze gdzieś tam no, mamy mało tych gołąbków jakoś tak, ale myślę, że z czasem i u nas się tam zrobi drużyna lotowa około 60-70 gołębi. Może pokażemy, jak tam u samczyków jest jeszcze. Tu jest
przedziały są oddzielone od siebie, tutaj mamy wlot właśnie. I tak, u samczyków, samczyki są na kracie. Tutaj cele mamy te, któreśmy robili. Samiśmy to wszystko wykonali na taśmach. Sporo roboty było, ale udało się. Dzisiaj do picia Blitzform jest. Karni Speed. Tak to, no tak sobie chodzą tutaj. Tutaj może tutaj lepiej widać, ile tej karmy zostaje. Tu nie było od czwartego lotu chyba, czy trzeciego lotu. Nie była karma wybierana spod rusztu. No cały czas, no dwa razy dnia dostają świeżą, bo dostają. Karma z wieczora zostaje do rana. Rano sypiemy z suplementami karmę. W południe znowu jest karma wymieniana na świeżą. Wieczorem dosypujemy i zostaje do rana ta karma. Grity, tak jak u lotników, no to jest w niedzielę jest świeży grit, we wtorek i w piątek. Bo znowu, no żeby środa, czwartek nie podawać gritu, bo jest podawany Blitzform, to one tam z sobą niekoniecznie dobrze współpracują. No te grity osłabiają wchłanianie się jodu i żelaza. Czy żelaza, czy jodu, już nie chcę tam dokładnie to, trzeba by doczytać. No i dlatego podawany jest tylko w niedzielę, we wtorek i w piątek po tym gricie, grit jest jeszcze podawany po tych. No tak to, no, tak to u nas wygląda. No, drzwi są tutaj przesuwne, tutaj gołębie wylatują na zewnątrz przez wolierę. Takie, no tutaj troszkę to tak zrobiłem, jak zrobiłem, no ale działa. No wszystko ogólnie sami robimy, bo wszystko w tym gołębniku, wszystko co jest zrobione, to wykonaliśmy sami z synem. To jest nasz pierwszy gołębnik, któryśmy zbudowali, bo z początku, pierwszy rok zaczęliśmy lotowanie ze strychu tutaj z obory, ale po tym jak zjechałem po schodach, stwierdziłem, że gołębnik musi być postawiony na ziemi i zaczęliśmy budowę tego gołębnika. To już było w 2018 roku, zaczęliśmy budowę. Co prawda ten gołębnik ewoluował tam, co roku cośmy przerabiali, bo był na początku był cały ruszt, podłoga była odsłonięta, później była podłoga, dołożone były płyty, podłoga była pełna i teraz w tym roku zrobiliśmy tak, że są ruszta i są podbite płyty, są od spodu. Tak, żeby to no nie wiało tym gołębiom. Wiadomo, tutaj no gołębie sobie, ten kurz się nie podnosi, tak czysto jest. Więcej czasu. Codziennie musiałem sprzątać, te 15-20 minut poświęcić w czasie oblotu. Gołębi musiałem poświęcić na sprzątanie. Teraz po prostu wchodzę, włączam sobie te taśmy. Tam też silnik założyłem, także że to samo się tam czyści. Ja sobie w tym czasie ogarniam rozpód młode. Karmię i nalewam wody. Czy szykuję karmę dla lotników. No i tak to się wszystko kołuje. No cały czas te zmiany gdzieś tam co roku coś się tam zmienia. W tym roku też doszły zasuwki regulowane tutaj to powietrze w gołębniku. Myślałem, że to nie ma jakiegoś dużego znaczenia, a jednak cały czas coś tam. Im dalej, im bardziej poznajemy tą gołębiarkę, tą hodowlę gołębi, tym więcej takich małych niuansów dochodzi, które gdzieś tam z początku nie robiły znaczenia dla nas, a teraz im dalej gdzieś tam próbujemy wyżej sięgnąć, tym te drobne rzeczy mają większe znaczenie. No i tyle, no tak to u nas, tak to wygląda w gołębniku. Może przejdziemy jeszcze do gołębnika młodych, pokażemy kilka młodych, jak one wyglądają. Co, no tutaj tak wygląda u młodych. Regały mamy, tutaj już trzeba sprzątać. Co prawda jeszcze nie było, odkąd młode są wpuszczone, jeszcze nie było sprzątane. Trzeba będzie się za to wziąć. No tak młotki wyglądają, no co tutaj możemy pokazać, coś jakieś. Pewnie tutaj jeden z najstarszych gołąbków już praktycznie pokrywa jest cała spierzona. Pięć lotek do zrzucenia. Gołąbki są bardzo fajne.
Jak widać, to no nie jest mały gołąb, jest kawał gołębia. Myślę, że będzie pociecha. Tak wygląda młody gołąbek. Złożony, ten jest kapitalnie złożony. To. Tutaj co mamy jeszcze? Tutaj jest. Z tego trzeciego lęgu tutaj wnuk do pana Mery, do Itibarta. Wnuk czy wnuczka? No zobaczymy. Tu jeszcze nie pierzą się, bo to naprawdę późne takie. Jeszcze kilka dołożyłem. Im późniejsze mutki, tym bardziej pstre. Też fajnie wyglądają. Nie są jakieś chudzinki. Ale to mówię, tu jeszcze suplementacja Avidresus Negano. Jeszcze praktycznie nic tam więcej nie... Praktycznie nic więcej nie dostałem. Avidresus Negano co 9-10 dni tam jest betamin, to już mówiłem tak wcześniej. I raz, dwa razy betamin i raz Gervidwu. No co, na razie na ten rok fajnie to wygląda z tym młodym. Wypuszczane są już 4 razy były wypuszczone, także że już coś tam trochę znają. Podwórko nie zginęło ich dużo, nie odwaliłem nic. Bo ja to zawsze tam mam jakieś swoje perturbacje, że tak powiem. Zawsze coś tam się odstawi. Wypuszczanie w niedzielę po południu młodych. A no co zrobisz? No, zawsze coś tam wpadnie do głowy, jakiś ciekawy pomysł. No co, no tyle może. No. Dziękujemy firmie Rumfried za odwiedziny. Zapraszamy ponownie po lotach młodych. Może coś będzie więcej do powiedzenia. Będzie się czym więcej pochwalić. No, na tą chwilę jest jak jest, tak jak żeśmy opowiadali. No. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich hodowców. Trzymajcie się.